Witam wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam, jak prosto stworzyć własną bibliotekę DLL przy użyciu Microsoft Visual Studio. Więc naciskacie plik, nowy, projekt i teraz wybieracie, na przykład ja wybrałem sobie język Visual C Sharp i wybrałem biblioteka klas. I sobie nazwę to na przykład moja biblioteka. W ten sposób i naciskam OK. I teraz tak, namespace się nazywa moja biblioteka. Tutaj klasa. Oczywiście mogę zmienić nazwę, na przykład, nie wiem. Na przykład mat, czyli matematyka. Klasa. I teraz zamienię tą nazwę, żeby ona mi się pojawiała. I teraz dodam jedną metodę, która musi być publiczna, żeby była dostępna. Zwraca ona wartość integer, czyli typ całkowity. I na przykład dodaje dwa argumenty. Pobiera dwa parametry A, jedną liczbę i B. I zwraca wynik postaci A plus B. Więc prosta metoda, ale chcę Wam pokazać, w jaki sposób się kompiluje, żeby powstała biblioteka DLL. Więc kompilujemy rozwiązanie. Widzimy, że kompilacja zakończyła się powodzeniem. Teraz zamknę to, żeby Wam nie mieszać. Zamknę to rozwiązanie. Wejdę do projektów i teraz tutaj powinienem mieć moja biblioteka, bin, debug i tutaj macie stworzoną własną bibliotekę, moja biblioteka DLL. I teraz użyjemy tej biblioteki, przepraszam, w innym projekcie. Utworzę nowy projekt i teraz utworzę sobie aplikację jakąś konsolową, na przykład, nie wiem, console application 3 na przykład. Nie ma różnicy jaka nazwa, chcę Wam pokazać zastosowanie bibliotek DLL. I teraz tutaj macie odwołania, klikacie prawym klawiszem, dodaj odwołanie i teraz tu przeglądaj i teraz wybiorę sobie tą bibliotekę, znaczy ten folder, gdzie ta biblioteka się znajduje. Moja biblioteka, bin, debug, moja. I zaznaczamy te DLL. I teraz zwróćcie uwagę, pojawiło się odwołanie do obszaru nazw moja biblioteka. Teraz użyję tego obszaru nazw, using moja biblioteka się pojawiło i teraz sobie stworzę nowy, tam była ta klasa math bodajże, widzicie. Utworzę sobie nowy obiekt tej klasy, moja klasa. Mat klasa, przepraszam, i teraz sobie wyświetlę na wyjściu konsolowym write line i teraz uruchomię tą metodę, czyli na przykład o. Tutaj widzimy dodaj i teraz dodam sobie dwie, przekażę dwie cyfry 4 i 5. I teraz jeszcze na koniec, żeby mi się konsola nie zamykała szybko, dodam read key. I teraz, jeżeli skompiluję, to zwróćcie uwagę, rozpocznij. 4 plus 5 powinno być 9. Jest 9, więc widzicie, w ten prosty sposób stworzyliśmy własną bibliotekę DLL. I tak jak mówię, tu widzicie, macie ścieżkę. Tu pokazuje się moja biblioteka DLL. I tak możecie tworzyć własne biblioteki. W tym odcinku nie pokazałem, w jaki sposób używać narzędzi do ochrony swojego kodu. Pokażę to w innym przykładzie, ale tak jak mówię, warto stosować DLL. W poważnych projektach się stosuje DLL, więc tak jak mówię, w ten sposób tworzycie proste biblioteki DLL w systemie Windows przy użyciu Visual Studio. To wszystko, do usłyszenia i miłej nauki. Hej!